Cześć, tu znowu ja. Dziś zaprezentuję Wam saszetkę LEGO Minifigures. Zapraszam do oglądania. I jeszcze powiem, no, jak niektórzy już zauważyli, że to już jest krok naprzód, bo mam statyw i mogę normalnie sobie nagrywać. I to jest duży krok naprzód. Ale przejdźmy już do naszej saszetki. A więc tutaj mamy figurki, 8 figurek pokazanych. Tutaj, że skolektuj i wygraj napis. Przedział wiekowy, logo LEGO, logo minifigurek, numer serii. No i tutaj mam informację, że wyprodukowano w Chinach. No co już większość z Was wie niestety. No i to nie jest fajne. A więc przejdźmy do zawartości. A więc oto i nasza figurka, król. Figurka jest bardzo ładna. Przepraszam. Tutaj mamy bardzo ładne nakrycie głowy. Tutaj korona z włosami. U góry też oczywiście włosy, więc bardzo ładne. Broda też bardzo ładna. Mamy tu też bardzo ładną brązową brodę. Tak wygląda nasza główka ludzika bez brody. Też nawet ładna. Tutaj rozłożę. Wezmę pelerynki, bo to też dość... Oczywiście to są dwa inne. I co mnie tak trochę zdziwiło, to są jakby na takie trzy aż, więc ciężej trochę nałożyć. Ale przez to ona się robi tak bardziej wygięta, więc fajne. No to też tak samo. To jest bardzo fajne. Więc teraz się... A, już ją rozbudowałem na czynniki pierwsze. Tutaj tylko dam to i koronę. Miecz też bardzo ładny, mi się podoba, taki złoty. Fajny. No i nasz torsik i nóżki mają bardzo fajny nadruk. Tutaj mamy taki łańcuszek, który nam pewnie pelerynę jakby trzymał. Tutaj na nóżkach też ładny nadruk. No z tyłu nie mamy nadruku, no ale oczywiście to tam żaden problem, ponieważ no tutaj go się raczej nosi z peleryną. Wygląda wtedy ładniej, no, i nie widać tyłu. A więc to na tyle z tego odcinka. Komentujcie, lajkujcie. No i cześć.